Lech Poznań pokonał Arkę Gdynia w 1/8 finału Fortuna Pucharu Polski 1-0. Jedynego gola zdobył tuż przed przerwą Filip Marchwiński, potwierdzając przewagę Lechitów w tym okresie. Sam mecz to by podzielił na dwie fazy. Pierwsza to ta pierwsza połowa, która była słaba w naszym wykonaniu i tu było widać ogromną jakość Lecha. Chociaż myślę, że możemy mieć trochę pretensji do siebie, my jako sztab i myślę, że zawodnicy również, że trochę źle zakładaliśmy ten pressing. Po zmianie stron tak łatwo kolejorzowi już nie było. Arka się przeorganizowała, grała lepiej i była blisko wyrównania. Bramkę zdobył jednak Lech, ale trafienie Antonio Milicia anulował VAR. Trochę odwróciliśmy to w przerwie, mieliśmy na to trochę czasu i analizy, więc mieliśmy sposób atakowania Lecha i to dawało nam efekt. Przy odrobinie szczęścia mogliśmy strzelić bramkę, no ale też trzeba sobie wprost powiedzieć, że jeżeli chodzi o tą jakość piłkarską, Lech naprawdę wyglądał bardzo dobrze. Trener Lecha Poznań, John van den Brom, cieszy się z awansu, ale wie, że ten nie przyszedł kolejorzowi łatwo. Good moment just before halftime that we scored a goal, but the second half was not so good in my opinion. I think Arka was better than... Dobry moment tuż przed przerwą, gdy strzeliliśmy gola, ale w drugiej połowie nie graliśmy dobrze. Arka była lepsza, dość łatwo zagrażali długimi piłkami. Nie tworzyli sobie zbyt dużo sytuacji bramkowych, ale to zawsze niebezpieczne, gdy mają w ataku wysokiego Czubaka. Musimy uważać na takie sytuacje i udało nam się to. I cieszę się, że awansowaliśmy do ćwierćfinału. Lech nie ma dużo czasu na odpoczynek, bo już w niedzielę podejmie na Enea Stadionie Piasta Gliwice. Lechici wystąpią w specjalnych, upamiętniających 105. rocznicę powstania Wielkopolskiego strojach. Początek tego wyjątkowego meczu o 12:30.